Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam opowiedzieć o nowym zapachu, który trafił na moją półkę perfumową. A będzie to zapach z marki By Kilian Angel Share. Zapach przepięknie podany, zobaczcie, po prostu niesamowicie pięknie podany. Mamy tutaj piękną buteleczkę, która gdzieś tam nawiązuje do kryształów, którym pijemy likier, whisky, koniak. Prześliczna, prawda? Naprawdę przepiękna butelka. Tutaj cała ta linia jest w ten sposób jakby tak bursztynowo i bogato podana, że aż się chce wyobrażać sobie, co my tu upojnego mamy. A upojny jest bardzo. Zapach, do którego podchodziłam bardzo, bardzo, bardzo długo i uwierzcie mi, nie wiedziałam, czy na pewno go chcę i czy na pewno jestem w stanie go tak dobrze nosić, jak powinnam go nosić. Nie wiedziałam, czy on jest dla mnie na pewno idealny, ale wreszcie trafił na moją półkę, trafiłam na bardzo dobrą promocję, więc koniecznie musiałam z niej skorzystać. Słuchajcie, jak to pachnidło pachnie? Otóż przede wszystkim zacznę od początku. Są to bursztynowo-waniliowe perfumy dla kobiet i dla mężczyzn, czyli unisex, które pachną dość tak nieszablonowo, bo z jednej strony pachną mocno alkoholem, mamy tutaj w nutach głowy właśnie koniak, a z drugiej strony pachną mocno również aromatami przypraw, aromatami korzennymi. Jest tutaj cynamon, jest tutaj słodycz fasoli tonka, jest akord dębu, jest w bazie, w teorii oczywiście, bo to wiadomo, że inaczej będę wyczuwać, pralina, wanilia, drzewo sandałowe. I jest, słuchajcie, dużo takiego zaskoczenia. Jest dużo czegoś, czego tak naprawdę w zapachu nie możemy jakby uzmysłowić sobie i wyobrazić, jakby przetrawić na albo na słowa, albo na wizualizację. Naprawdę. Jest to zapach niesamowicie ciepły, przyprawiony dużą ilością przypraw, ale z drugiej strony jest to jakby koktajl, taki jabłkowo-cynamonowy, taka szarlotka, a jednocześnie z dodatkiem akordu perfum. Więc nie taka typowo apetyczna, nie. Nie taka, wiecie, typowo jadalna. Mamy tutaj mnóstwo klasy, mnóstwo takiej świetlistości. Dla mnie to jest taki wysoko skoncentrowany likwid, ale gdzieś tam kremowy, gdzieś tam lekko drzewny, gdzieś, uwaga, lekko dymny. Wyobrażam sobie właśnie kasyno, wyobrażam sobie mnóstwo kobiet, mężczyzn idealnie ubranych, skrojonych idealnie, w garniturach, w sukniach, do samej ziemi kobiety, ale jednocześnie takie zadziorne osobowości, takie wiecie, prawdziwe czarne charaktery. Dokładnie. Sam zapach jest totalnie zaskoczeniem. Czasem jest słodki, czasem jest apetyczny, właśnie taki, dosłownie taki jadalny, obsypany, słuchajcie, cynamonem, obsypany właśnie takimi korzennymi akordami, jakby jabłko uprażone. A czasem jest to zapach bulwersujący. Jest to zapach taki trochę niegrzeczny, taki trochę głośny i jakby i z drugiej strony znów jest to zapach ciepły. Ciepły i taki przytulny. Zobaczcie, tutaj kasyno, jakaś ekstrawagancja, a z drugiej strony kominek, otulenie, kocyk, dokładnie cynamonki, no i może troszkę koniaku. Niesamowicie specyficzny zapach, taki totalnie różnoraki. Totalnie. Gdzieś, mówię, wkrada się jakaś soczystość, gładkość, a gdzieś jakaś zadziorność i jakaś taka niegrzeczność. Ja nie mogę się w ogóle odpędzić od takiej wizualizacji, że ten zapach jest taki jakby trochę namawiający do grzechu. Jest taki trochę właśnie nie do końca bezpieczny dla mężatek na przykład, albo dla mężczyzn, którzy już mają partnerka na stałe. Zobaczcie, jak możemy sobie to zwizualizować, że
Jest tutaj coś takiego kuszącego i takiego nie do końca przyzwoitego, że zapach sprawia, że robi nam się od razu gorąco, że robi nam się od razu jakby trochę tak niepokojąco, że czujemy, że jeszcze tylko trochę, a możemy dokonać grzechu. Tak trochę mi się ten zapach właśnie balansuje. Taki wabiący, taki bałamucący. Wreszcie, żeby zbałamucić i wreszcie, żeby dopaść ofiarę i namówić ją na coś nieprzyzwoicie niegrzecznego. Tak? Także takie trochę kuszenie. Naprawdę jest kuszenie. Co mi tutaj się w tym zapachu podoba, to to, że mamy taką niezwykle długo przemijającą historię, taką intrygującą historię. Czasem ten zapach właśnie potrafi gasnąć, jest taki właśnie grzeczny, a czasem na nowo rozkwita i znów jest taki zadziorny. Więc ja, słuchajcie, ten zapach zakładając, myślę sobie tak, a nosiłam go już 2 dni. Jej, dzisiaj mnie coś takiego spotka, zadziwiającego, że po prostu padnę. Na pewno nie zapomnę tego dnia dzisiejszego, bo jestem w tym zapachu, tak? Więc mimowolnie nie mogę zapomnieć, więc od razu nakładając ten zapach, tak się zastanawiam, czy mam coś na sobie. Mogę sobie pozwolić. Nakładając ten zapach, słuchajcie, na siebie, to od razu mam taką myśl, że po prostu ten dzień będzie inny, będzie wyróżniający się. Taki trochę będzie próbował właśnie ten sam zapach w mojej przestrzeni coś takiego wykreować intrygującego. Tak sobie wyobraziłam, tak sobie ja noszę ten zapach. Dla mnie on jest właśnie taki trochę niebezpieczny. Ale może ja sobie tylko to tak, wiecie, wyimaginowałam, tak? Taką negującą i taką postawę, taką niegrzeczną w tym zapachu. A może wcale tak nie powinno być i powinnam polecić ten zapach kobietom grzecznym, ułożonym, kobietom pewnym siebie, ale jednocześnie takim niewychodzącym za granicę swoich przyzwoitości. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Może po prostu ta sprzeczność jest w tym zapachu tak intrygująca, że aż muszę tak się tutaj zakręcić i zawinąć w całej mojej historii okazałej. Troszkę mi właśnie wyobraża się to kasyno, a jak kasyno to od razu co? Tom Ford, tabako wanilii. Prawda? Czyli takie ostrzejsze, pikantniejsze zapachy, a jednocześnie słodsze, ciepłe, lekko brzmiące agarowo, może korzennie, może właśnie dymnie, tytoniowo. Słuchajcie, może troszkę sobie wyobrażam również zapach Black Calamus. Black Calamus to też jest zapach, który ostatnio noszę i który rozkochuję w sobie, ale tamten jest jakby taki bardziej ciężki i bardziej taki puchaty, ale jednocześnie taki przy skórze pracujący i taki ciepły, bogato brzmiący, ale ciepły. Troszkę mi ten zapach też przypomina Hypnotic Poison, ale znów ten jest też ciepło brzmiący, więc bardziej znów do Black Calamus. Tutaj mamy coś innego, tutaj mamy coś zupełnie takiego na nowo odkrytego. Słuchajcie, no nie wiem, trzeba ten zapach na pewno sobie gdzieś zakupić w jakiejś malutkiej miniaturce. Trzeba ten zapach poznać na skórze, trzeba mu trochę więcej dać czasu. Czy warto mieć takie pachnidło w swojej garderobie perfumowej? Myślę, że warto. Na pewno ja takiego pachnidła nie miałam. Na pewno jestem tym zapachem urzeczona. Jestem tak trochę zintrygowana, co będzie dalej, jak długo będę go miała. Czy może nigdy się z nim nie rozstanę. Zadziwiające jest to, że tak jak mówię, poznałam go, słuchajcie, chyba pierwszy raz go powąchałam w lipcu. I za każdym razem, gdy go testowałam na nowo, to go za chwilkę znów gdzieś tam chowałam i myślałam sobie, że to nie jest dla mnie zapach. A teraz, kiedy jestem w stanie go tak testować globalnie i nie muszę się przejmować, że jeden psik za dużo dam, to powiem Wam szczerze, że jestem tak zaintrygowana, że chcę więcej, więcej i więcej. A to, że muszę tyle zapachów innych testować, nawet mnie trochę smuci i trochę jakby zniewala, gdyż mam ochotę nosić dzisiaj zapach Angela Scher. Więc coś, słuchajcie, w tym jest.
uzależniającego, tak jak właśnie alkohol pewnie. Mnie już po prostu uzależniło. Dziękuję Wam pięknie. I cóż, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa.